Stoły zastawione wyrobami wędliniarskimi oraz dziesiątki firm z branży mięsnej gościły na targach zorganizowanych w Jaworznie. Jest to cykliczna impreza organizowana przez jaworznicką hurtownię Markus. Celem jest zaprezentowanie produktów producentów dla naszych klientów. Mogą się zapoznać z nowościami, z ofertą specjalną, mogą też w atrakcyjnych cenach zakupić produkty, które są tutaj wystawiane. Jaworznicka hurtownia jest odpowiedzialna za dostarczanie i zaopatrywanie w mięsne produkty większości sklepów w południowej Polsce. Zatrudnia ponad 100 osób i dziennie sprzedaje ponad 50 ton wyrobów mięsnych. No, jeśli chodzi o samą firmę Markus, to tutaj w siedzibie zatrudniamy 120 osób, także to może jako budynek wygląda niewielko, aczkolwiek tych osób pracujących jest dość znaczna ilość. Mamy też drugi oddział, który się mieści w Rudzie Śląskiej. Obsługujemy w zasadzie południową Polskę, to jest województwa tutaj południowe, także to nie jest jakaś tam lokalna firma, tylko dość szeroka, która jest też w największej grupie zakupowej Multifood, która obsługuje w zasadzie całą Polskę. Targi to okazja do wymiany doświadczeń, prezentacji produktów i kontaktu z partnerami biznesowymi. Ważnym elementem targów jest także degustacja nowych produktów. To już jest 16. edycja, no już kilka lat to, że tak powiem, trwa i się rozwija. Co roku w zasadzie udaje nam się więcej wystawców przekonać do tej formy. No i są zadowoleni z efektów tej prezentacji. Targi odbywają się cyklicznie wiosną i jesienią.